Witam w kolejnym odcinku z serii Poradniki Yamaha PSR. Dzisiaj na prośbę jednego z widzów odcinek o tym, jak grać przy użyciu plików MIDI. Otóż możemy sobie tutaj na różne sposoby urozmaicać granie, używając plików MIDI, wyłączając poszczególne kanały za pomocą przycisku Channel. Tutaj mamy do dyspozycji na samej górze kanały melodii i multipadów, na dole mamy kanały stylu i analogicznie te przyciski za to odpowiadają. Przyciski od 1 do 8 to kanały górne od 1 do 8, przyciski dolne to dolne ścieżki od 9 do 16. Odtwarzamy sobie teraz plik MIDI, tak aby odtwarzane były wszystkie jego ścieżki. Jeżeli w nagraniu MIDI był używany styl, to automatycznie zostanie on załadowany i tutaj instrument będzie nam pokazywał, który wariant, czy też auxilin, wstęp jest aktualnie grany. Teraz gra nam wszystko, więc mogę sobie tutaj podgrywać. Prawda? W ten sposób. I teraz melodię możemy wyłączyć na dwa sposoby. Albo tym przyciskiem możemy wyłączyć pierwszy kanał. Natomiast jeżeli gramy na brzmieniu Ride 1 i Ride 2 jednocześnie, to najlepiej wyłączyć sobie tutaj kanał pierwszy i kanał trzeci. O, właśnie tymi przyciskami wyłączam kanał pierwszy, kanał trzeci i mogę sobie teraz grać. W ten sposób mogę. Natomiast jeżeli chcę grać dodatkowe kanały do tego, co już jest, to oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie. Możemy włączyć sobie tutaj wszystkie kanały, które mamy. Wyłączyć tutaj OTS Link, po to, aby styl nie narzucał nam brzmień. I wybrać dowolne brzmienie, które mamy tutaj, po to, aby sobie dogrywać na przykład inne rzeczy. W ten sposób to działa. Możemy dogrywać. Druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to włączenie stylu. Jeśli włączymy styl, to zobaczcie, co się będzie działo. Mogę grać teraz swoje akordy niezależnie. Wiem, że teraz nic nie pasuje, ale to tak na prezentację. Teraz zagramy właściwe akordy. Teraz zobaczcie, gram po swojemu te akordy, bo mam włączony styl. Dzieje się tak dlatego, że włączenie stylu wycisza nam automatycznie kanały od 9 do 16. No i teraz nic nam nie pasuje, bo nie zmieniam akordów, ale jeśli zatrzymam styl, automatycznie zostaną uruchomione kanały od 9 do 16, ale nie stoi nic na przeszkodzie, aby poszczególne ścieżki wyłączyć. Wyłączymy sobie na przykład ścieżki perkusyjne tu na dole. Naciskając ponownie możemy te ścieżki włączyć. Natomiast jeżeli przytrzymamy dany kanał, to możemy spowodować to, że będzie nam on grał solo. I chcę na przykład usłyszeć sam bas. Przytrzymuję dolny przycisk trzeci, tak aby grał nam tylko kanał 10. Tak, i w tym momencie pozostałe kanały nam się wyszarzyły. Słuchamy tylko basu, aby przywrócić wszystkie kanały. Ponownie przytrzymujemy, krótko naciskamy, tak, i wychodzimy z trybu solowego. Natomiast jeśli naciśniemy, to wyłączymy kanał basowy, tak. To jest jedna z rzeczy, którą mamy w przypadku MIDI. Druga rzecz, jeśli włączymy, możemy tutaj włączyć sobie zapętlenie, możemy się uczyć jakiegoś fragmentu. Na przykład niech nam tutaj dojdzie do wstępu i zaraz wam pokażę, o co chodzi. Rozpoczynam, tu jest punkt A, tu jest punkt B. I oto co nam się stało, utwór nam się zapętlił.
gra nam cały czas ten ustalony zakres. Przy odtwarzaniu MIDI możemy go w ten sposób zapętlać. Jeśli naciśniemy ponownie, gra nam utwór dalej. Przyciskiem obok listy plików MIDI możemy otworzyć sobie powstałą partyturę, zapis nutowy poszczególnych kanałów i przyciskami podekranowymi możemy sobie podglądać partytury dla różnych kanałów MIDI. Kolejna istotna rzecz, jeśli chcemy uczyć się melodii, możemy nacisnąć sobie o tutaj i zobaczcie, co się dzieje. Teraz instrument zatrzymał granie, bo czeka, aż ja zagram melodię. I zobaczcie, przestał nam grać. Gram nie te nuty, co powinienem. O, teraz gram właściwy. I zobaczcie, teraz granie nam... Już jest ok, tak? I tak to właśnie działa, jeżeli gramy niewłaściwe nuty, instrument nam się zapauzuje, pokazuje nam na ekranie nutę, którą mamy zagrać i w ten sposób uczymy się danej melodii. Jest to bardzo fajna funkcja edukacyjna, jeśli chodzi o naukę nowych utworów, także polecam. Mam nadzieję, że sprawa MIDI jest dla Was zupełnie jasna. Oczywiście mamy też tutaj funkcję karaoke. Jeśli tu naciśniemy ten przycisk obok, no to nam się będzie tutaj wyświetlał tekst. Najlepiej, jeśli weźmiemy tutaj utwory MIDI, które są fabryczne. Zaraz Wam to pokażę na jakimś przykładowym utworku, który mamy już standardowo w instrumencie. I tych utworków nie można edytować ani usuwać w żaden sposób. I teraz wejdziemy sobie tutaj jeszcze raz. Tak, tu możemy się też uczyć melodii. Jest to uniwersalne, ale też możemy się uczyć tekstu, jeżeli plik MIDI takowy tekst posiada. Więc jeśli byśmy do naszego instrumentu podłączyli zewnętrzny monitor, to możemy świetnie bawić się tutaj w karaoke. Możemy na przykład wyłączyć, tak jak wspomniałem, ten pierwszy kanał, tak aby wyłączyć linię melodyczną i możemy sobie do tego tekstu śpiewać. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, także polecam również. I mam nadzieję, że dzisiejszy filmik jest dla Was jasny, przydatny. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne wideoporadniki. A z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak wspomniałem, będzie o nagrywaniu MIDI.